Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj zapraszam Was na mangę. Seria Fire Punch, licząca sobie 8 tomików. Seria, która wyszła już w komplecie kilka lat temu. Ciągle dostępna, wydana w Polsce przez wydawnictwo Studio JG. Tradycyjnie w miękkiej oprawie z obwolutami. Seria od popularnego autora, którego kilka mang w tej chwili mamy dostępnych już na rynku. Są pojedyncze tomiki, jest też ciągle wydawane przez innego wydawcę Vaneko Chainsaw Man. Także myślę, że tytuł, który może być interesujący w dalszym ciągu. No dobrze, zatem. Fire Punch to historia, która rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości, podczas gdy resztki ludzkości starają się przetrwać w świecie skutym lodem. Jak do tego doszło? Tego oczywiście dowiecie się, sięgając po sam tytuł. Natomiast to, co powinniście wiedzieć, to fakt, że wśród ludzi, zwykłych ludzi, których znamy z obecnego, współczesnego świata również, w tej konkretnej mandze znajdują się tak zwani błogosławieni. Są to swego rodzaju mutanci, którzy posiadają różnego rodzaju zdolności. No i taką podstawową zdolnością, którą posiada nasz główny bohater Agni, jest zdolność regeneracji. Oczywiście są różnego rodzaju zdolności związane na przykład z żywiołami. Fire Punch jest tytułem mangi, więc nie trudno się domyślić, że będzie również błogosławiony posługujący się mocą płomieni, ognia. W wyniku spotkania naszego bohatera Agniego z innym błogosławionym zostaje on podpalony. Ale nie jest to taki zwyczajny płomień, który można swobodnie ugasić. No bo skoro świat jest skuty lodem, wszędzie jest dookoła biało od śniegu, oczywiście istnieją też resztki cywilizacji na zasadzie miasteczek, wiosek, jakichś pojedynczych zabudowań. Ale skoro wszędzie leży śnieg, to teoretycznie wystarczy się w tym śniegu położyć, wytarzać i taka osoba powinna zostać ugaszona, czyż nie? No właśnie nie. To nie jest takie proste. Generalnie Doma, ten wspomniany błogosławiony z mocą podpalania, posiada takie specjalne właściwości, że powstały od niego płomień nie gaśnie, dopóki nie strawi w całości tego, co zostało nim podpalone. Czyli zajęty ogniem przedmiot nie spopieli się zupełnie. Oczywiście chodzi o rzeczy podatne na ogień, no bo nie można podpalić śniegu czy wody oraz innych trudnopalnych przedmiotów. To zniszczyłoby nam jakby cały świat. Zatem z połączenia ognia Domy i regeneracyjnych zdolności Agniego powstaje Fireman. Tak, najpierw Fireman, a dopiero później mamy określenie Fire Punch. Dzieje się tak dzięki temu, że moc regeneracyjna Agniego jest silniejsza niż niszczycielska moc płomienia. W taki sposób uzyskujemy efekt człowieka, który jest żywą pochodnią. I tutaj takie wink wink, skojarzenie z superbohaterszczyzną Marvela, no bo przecież regeneracyjna moc daje efekt leczenia szybszy niż niszczycielski efekt w tym wypadku płomienia, ale na przykład w przypadku Deadpoola mamy oczywiście raczysko, czy tam jakąś inną chorobę, która niszczy jego ciało i teoretycznie powinna doprowadzić go do śmierci. A jeśli chodzi znowuż o żywą pochodnię, mamy oczywiście fantastyczną czwórkę. Także jakaś inspiracja możliwe tutaj tymi postaciami też była, czy połączenie tych różnych efektów. No ale nikt nie ma monopolu na tego typu rozwiązania. Zatem wracając do naszej historii. Oczywiście konsekwencją tego jest na przykład fakt, że nasz bohater jako chodzący płomień nie posiada ubrania, no bo za każdym razem, gdyby coś na siebie założył, to ta odzież spaliłaby się doszczętnie. Więc on chodzi nago. Idźmy dalej. Zanim nasz Agni jest w stanie funkcjonować w takim permanentnym stanie podpalenia, przychodzi pewien okres adaptacyjny, bardzo długi okres. W mandze zostało to stosownie przedstawione, a gdy już jest zdolny poruszać się, myśleć, działać, to wyrusza na wendettę, idzie po swoją zemstę. To jest podstawowy motyw tej opowieści, natomiast oprócz niego jest tam wiele innych wątków, które pod płaszczykiem
tego głównego, wychodzą na światło dzienne i są takim głębszym przesłaniem, które autor chce nam przekazać. I myślę, że zemsta jest tylko pretekstem do tego, aby móc ukazać szereg innych aspektów z tą mangą związanych. Powiedzmy, że ten element kończy się na około czwartym tomie, element zemsty. Wówczas manga przechodzi pewną przemianę z takiej typowej nawalanki, gdzie jest ogrom strzelanin, zabijania, walk w zwarciu, pojedynków, dziwnych, szalenie dziwacznych rzeczy możliwych w tym pokręconym świecie. Przechodzimy wreszcie do opowieści psychologiczno-filozoficznej. Finalnie manga staje się takim dramatem filozoficzno-psychologicznym. Dramat głównego bohatera, ludzi żyjących w tym świecie i wszystkich istot. Tyle w kontekście tematu i fabuły. Manga posiada ogrom bardzo brutalnych i wulgarnych scen. Wątków związanych z przemocą, z wykorzystaniem płciowym różnych postaci, na różne sposoby powszechnie postrzegane jako złe i zwyrodniałe. Poza tym tytuł posiada elementy związane z upodleniem, zatraceniem człowieczeństwa, od wątków kanibalistycznych po elementy, które można odnieść do Holokaustu. Także są to sprawy naprawdę ciężkiego kalibru. Wszystko to przeplata się z elementami posiadania mocy nadprzyrodzonych oraz mutacji. W efekcie autor uzyskuje twór bardzo skomplikowany i pod pewną powierzchownością, która z niego emanuje w postaci tych wulgarnych aspektów, mamy ukryte istotne zagadnienia, które później przekształcają się w motyw właśnie filozoficzno-egzystencjalny. Subiektywnie ten aspekt jest nawet za mocno zaakcentowany, zbyt silnie eksploatowany w mandze, która odchodzi od swojego pierwotnego kształtu na rzecz głębokiej treści. Z pewnością warto sięgnąć po Fire Punch, bo jest to coś nieszablonowego. Nie jest to tytuł jakoś super porywający. On jest ciekawy ze względu na pewną tajemnicę, która trwa gdzieś do końca czwartego tomu. Później natomiast, gdy kontekst przechodzi we wspomnianą filozofię, staje się delikatnie nużący, jest zbyt przegadany, za dużo jest moralizowania, podejmowania dyskusji o życiu, które mogłyby w sumie zamknąć się nie w czterech kolejnych tomach, dając nam w sumie 8, lecz w dwóch, co pozwoliłoby efektywniej, lepiej wypracować całą tę treść. Po prostu jest tam za dużo kadrów, albo całych wręcz stron, które można by wyciąć, manga wiele by na tym nie straciła. Są to bardzo często otwarte przestrzenie, jakieś pojedyncze prezentowanie twarzy, sekwencje idących ludzi, albo patrzących się na siebie bez słowa. Ogólnie rzecz biorąc, takie treści, które teoretycznie budują napięcie, mają dać czytelnikowi czas na refleksję, jednak wcześniej jest tego już na tyle dużo, że to w mojej ocenie zbędny element, bo już jako czytelnicy czujemy, co autor chce przekazać, nie potrzebujemy tego jeszcze więcej. Widać moim zdaniem po prostu, że manga była rozpisana na taką długość, ma nawet jednakową ilość 208 stron w każdym tomie. Autor tworzył grafiki o bardzo nierównej jakości, dając takie wypełniacze treści, no i które dają właśnie nam to sztuczne takie wydłużanie całego tego tytułu, a przez które jednocześnie bardzo szybko płyniemy. Skupiając się na grafice właśnie, moim zdaniem Tatsuki Fujimoto cechuje się dość prostym rysunkiem. Widać to w Chainsaw Manie, widać w Żegnaj Eri, trochę lepiej zapamiętałem Look Back, ale Fire Punch poza rzadkimi kadrami czy pojedynczymi planszami jest narysowany bardzo przeciętnie. Nie to, że autor nie potrafi tego zrobić lepiej, ale chyba zajęłoby to za dużo czasu i w efekcie jest jak jest. Najgorzej jest natomiast pod koniec. Najbardziej rozczarowujący był chyba tomik 7. Szczególnie nie podobało mi się, jak był rysowany Agni. Nie wchodząc oczywiście w detale, no bo nie chciałbym wam tutaj niczego zdradzić, ale sami ocenicie według własnej miary.
Niestety grafiki są też dość puste. Co prawda mówimy o świecie postapokaliptycznym, zasypanym śniegiem i to teoretycznie może powodować pewne ograniczenia, ale nawet w takiej scenerii można stworzyć interesujące tła, których Fire Punch jest jak na lekarstwo. Podsumowując, jest to tytuł kontrowersyjny o tematyce skierowanej szczególnie na dorosłego, dojrzałego czytelnika, który szuka głębszych treści ukazanych w krzykliwy, przerysowany, kontrowersyjny i wulgarny sposób. Osobiście niejednokrotnie byłem wstrząśnięty treścią. Mamy tutaj stadium wewnętrznych bolączek, rozterek moralnych bohatera i całego tego świata wystawionego na ciężką próbę. Jest to manga, która nie błyszczy graficznie, ale ma swoje lepsze momenty. Za to posiada ładne obwoluty. Finalnie tytuł nie jest zbyt długi, cały czas jest dostępny na rynku, wydany, tak jak wcześniej powiedziałem, w lekko powiększonym formacie, więc też łatwiej nam się go czyta, mamy lepsze spojrzenie na grafiki, które no niestety nie są jakieś porywające, natomiast można po niego sięgnąć, sprawdzić i ewentualnie puścić dalej w świat. I ode mnie w tym filmie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Podzielcie się ze mną w komentarzu, czy czytaliście Fire Punch, a może planujecie po tym, co usłyszeliście, sięgnąć po ten tytuł. Dajcie znać. Trzymajcie się, na razie, cześć!